Okej, może raz jeszcze, raz jeszcze. No dobrze. To jest mój projekt w Blenderze. O, o, chyba się coś zaciął. No tak. Tab, może, o. Jak stąd wyjść? Udało się, udało się. Dobrze. Dobrze, spróbujemy zacząć nowy projekt. Tu mam nowy mikrofon, raz, dwa, trzy, ale to jest nieważne. General, don't save, ok. Spróbujemy sobie zrobić ten, mieliśmy niedługo, niedawno mieliśmy 1 listopada święto zmarłych. I tak. Wyszło mi jakoś tak mrocznie, nie? Trochę. Dobrze, jakby to, jak to robiłem? Okej. Okay. Co jest tym komputerem? Okej. Okay. O, screencast może się przyda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, jak mnie słychać, okej. Okay. Kotek. Dobra, o, zróbmy z tego krzyż. Tak. S. Z. Do góry może? Jak tak będzie. Tab w edycję. Ctrl R. I teraz scrolluję myszką, tak? I ile go podzielić? Na ile go podzielić? No, niech będzie tak. A, jeszcze możemy przestawić, ale nacisnę prawie ucho myszy. Tak. No dobrze. Wejdźmy w Faces. Tak, przestawimy ten, no, E, jak wyciągniemy coś, no, żeby to było takie nieproporcjonalne. Dobrze, zaznaczymy tą twarz, E, jakoś tak, o, to jest nasz krzyż, ok. Tylko, że Tab, Object Mode, gdybyśmy go skalowali, to on się tak skaluje. Niedobrze teraz. W tej chwili niedobrze. Szybko, 10 minut miał być. Tab. Zaznaczmy Verticals. Tutaj, o, te linie. Tak, to albo to. Niech będzie ta. Alt, Shift, Tab. Tak, mamy dookoła zaznaczone. Shift D, Shift, o kurczę, Ctrl Z, o Boże, Shift D, nie, cofniemy, Ctrl D, nie no, Shift S, ok, Shift S. Ustawimy tutaj sobie kursor na środku tego krzyża. Tab. Przejdźmy w tryb obiektu. I teraz mamy tutaj taką opcję jak Object. Object. In Origin. Tu kursor. Ok. Teraz jak skalujemy, no to według tego punktu. Zostawiłem sobie tutaj trochę spacji, że tak powiem. No, on gdzieś tam się wbije w ziemię, tak? Dobra, mamy nasz krzyż. Grab nie jest nam potrzebny na razie, ok. Może by go nazwać jakoś, ale dobra, nieważne. Shift A. Plane. S 2, o, czyli trochę dłuższy, no, ale niech będzie dobrze, dobrze. Mamy nasz plane, ale żeby był, o, ten krzyż trochę kulawy jest, dobra, ale no dobra, niech taki jest, jaki jest. Kurczę, kot mi miał uczynę, no, dobra.
Dobrze, zróbmy jakąś ziemię. Mamy nasz plane zaznaczony. Dodamy modyfikator. Displace. Ok. Dodamy new, nową teksturę. I teraz tutaj musimy przejść tą teksturę. I zrobimy sobie ją clouds. Clouds jest ok. A, to jest ten problem. No właśnie, co bym nie zrobił, to jest jak jest, tak? Czyli teraz tab edit mode. Ctrl E. Musimy podzielić nasz subdivide. Tu się pojawi okienko. Ile razy? 2, 3, 4, 5. No podzielimy go jakoś, no. Tab. Object mode. Tab edit mode. Tab object mode. No i tak wygląda nasza płaszczyzna, tak? Ta, właśnie ta. Przejdźmy do modyfikatorów i może troszkę niżej. A niech tak będzie. Tab. Nie tab. Jeszcze raz. Tab. W Object Mode F3 Smooth. Wpiszemy symy u. Dobrze. Mamy jakąś taką naszą płaszczyznę. Zaznaczamy nasz krzyżyk. G, niech tam sobie odejdzie na bok na chwilę. Dobrze, zaznaczamy naszą płaszczyznę. I przejdźmy w Particle System. Tak, chyba tutaj. Particle System. Dodajmy sobie plus. Hair jak włosy, tak? No i tak to mniej więcej wygląda u nas teraz. Kurczę, z tą moją dykcją to jest ciężko, no ale. Dobrze. Advance. Możemy. Włączmy Advance. No i teraz ile tych włosów jest? Także. Ja jestem też łysy, także z tymi włosami mam problem. Render. Nie pad. Zrobimy object, tak? Ok. I teraz nam się pojawiło tutaj obiekt. Zaznaczmy nasz krzyż. Ok. Ile mamy krzyżyków? Boże. Tylko, że trochę nie w tą stronę są, że tak powiem. Dobrze, jedziemy dalej. Rotation. Zaznaczamy rotation. Może w skali X. O, akurat trafiłem. No dobrze. W skali X, także. O Boże, to jest po II wojnie światowej. Randomize. Troszkę. Może faza. Nie, może to zostawmy. Może randomize. Żeby ta rotacja była troszkę taka, no, różna, ok. No dobrze, no to w sumie nam prawie się udało, ale no, to jest duże cmentarzysko, także. Dobrze, może troszkę mniej, no bez przesady, no. No właśnie, ile ludzi umiera codziennie? Z tego co ja wiem, to jest 1300 na dobę. Tak, na tej płaszczyźnie. Dobrze. S. No. Zależy jak kto widzi. Dobrze. No dobrze. Mamy nasz świat. Alt, Ctrl, 0. Niech ta kamera tylko tak spogląda. O Boże.
może lepiej tak. A, bo jeszcze skala, może skala. Zaznaczamy nasz plan. Jest tutaj scale, gdzieś tu było. Seed, ok, możemy zmienić seed. Nie, to nam nie pomoże. Scale, ok. I scale random. I dobrze, dobrze. Możemy powiększyć te krzyże. Ok, niech będą trochę random. Tak. Jeden taki, drugi taki. Dobrze. Alt, Ctrl, 0. Tak nasza kamera patrzy. G. Dobrze, zobaczymy render, jak to wygląda. No niemiło, nie? W każdym razie. Wejdźmy do Word, zgasimy światło, tak? Ok, będzie trochę ciemniej. Przejdźmy do shading, tak? Czyli mamy nasz cmentarz. Shift A. Mesh. Cube. S. Jak skala. Powiększymy nasz kwadrat. 1 na klawiaturze numerycznej. Nic nie działa. Czemu? A, jeszcze raz. A, dobrze. Może wireframe uruchomimy. Z. Przepraszam. S. Z. G. Jak rap. Dobrze, S, Z. Dobrze, troszkę to podciągniemy. Przejdźmy do shading tego elementu, tak? O, teraz tak wygląda w renderingu. Nic nie widać, nic nie widać. Shading. Gdzieś tam w środku jesteśmy, tak? Render, tutaj, render mode. Ok. Ten materiał, ten obiekt nie ma żadnego materiału. Przejdźmy do new. Co my tu mamy, tak? Dlatego, że nas ten typ materiału nie interesuje. X. Kasujemy. Shift A. Search. Volume scatter. Kurczę, nie to zaznaczyłem. Shift A. No, znowu nie mam mojego screencasta. Dobrze. Shift A. Search. Volume scatter. Tak? To bierzemy. Tak, żeby jak najszybciej zrobić tą mgłę. Volume do volume. Tak? Ok. Density. Wpiszmy 0.15. O! No powiedzmy, że mamy te nasze groby. Może 1, 2, 5, okay. Może tak, nie, 1, 5 jest ok chyba. Dobrze, mamy nasze słońce u góry. O, 7, jak ono świeci, dobrze. Sun, mamy słońce zaznaczone, light. Mamy tylko jedno słońce. Light. Tutaj światełko. Ono świeciło mniej. Dobrze, może więcej. 2000. Ok, tak sobie świeci. Teraz 0. Może grab. No, żeby to ładnie wyglądało. Layout. 0. O, gdzie my jesteśmy? O, tu jest nasz świat. Dobrze.
Okej, tak wygląda nasz świat. Alt, Ctrl, 0. Ustawimy kamerę, tak? Niech to będzie 100 klatek. Niech to będzie 100 klatek, także ustawimy film na 100 klatek. I mamy kamerę zaznaczoną. I jak będzie location, tak? Idźmy do, przejdźmy do ostatniej klatki i złapiemy kamerę. Grab. Niech ta kamera tak się ruszy. I location. No i mamy naszą animację, tak? Miało być 10 minut, pewnie znowu dłużej wyszło. Hej, hej, dziękuję, dziękuję. Bye bye, kids.